Witam serdecznie na kanale i witam osoby spod znaku bliźniąt, wag i wodników. Witajcie kochani i wsie kochania. To czytanko dla Was będzie na czas od 5 do 11 września 2022. Wy już wiecie, że te czytania są ogólne, nie będą z każdym rezonowały. No i tyle, no. Zobaczycie, jak Wam się spodoba, to zasubskrybujecie. Dacie lajka, a może nie. Fajnie, jakbyście jeszcze pisali komentarze, byłabym naprawdę szczęśliwa. No dobrze, ale zaczynamy. Odkładam karty, które w tym momencie nie będą nam potrzebne. Jedziemy. Co będzie się działo dla osób spod znaku niewodnika? Nie. Wy sobie jeszcze poczekajcie. Teraz czas na bliźnięta. Bliźnięta. Co u bliźniąt od 5 do 11 września będzie się działo? Co się będzie u Was działo w tym czasie? Co będzie się działo u osób spod znaku bliźniąt? Bliźniąt. Sobie przełożę karty. Jedziemy. Ogólna energia tego tygodnia u Ciebie, bliźniaku, to miłość. To miłość, to przyjaźnie, nowe przyjaźnie, nowe miłości. Właściwie coś w tym tygodniu wydarzy się nowego, zupełnie niespodziewanego dla Ciebie. Może Cię to zaskoczyć bardzo pozytywnie. To są takie okazje i właściwie od Ciebie będzie zależało, co z nimi zrobisz. No, dużo ludzi się wokół Ciebie przewinie w tym czasie. No dobrze, wpływy korzystne. Wpływy korzystne. Wpływy niekorzystne. Ostrzeżenia. I niespodzianki. Już sobie to od razu wrzuciłam te karty. Ale co tutaj można powiedzieć? Moi drodzy, będziemy sobie tutaj dopowiadać od razu. Więc tak, tą ogólną energię, o co chodzi z tymi przyjaźniami u Was? Co tutaj chodzi? Ups, dwie karty mi lecą. Coś starego odchodzi, stare to, co... To, co może się pokłócicie z kimś i te relacje odchodzą, a przychodzi coś nowego w to miejsce. Ten tydzień właśnie dla Ciebie taki będzie, bliźniaku. Dalej, wpływy korzystne. Ściągniecie jakiś bagaż z siebie, coś, co bardzo Wam ciążyło, Tobie ciążyło. To już tutaj poczujesz ulgę. Poczujesz ulgę. Przyjdzie ktoś, jakiś mężczyzna, który spowoduje, że przestaniesz się nudzić. Zaczniesz żyć. Pomoże Ci w czymś. Myślę, że takie relacje luźne, rozmowy już właściwie odciążą Twoją psychikę od tych zmartwień. Więc to będzie fajne dla Ciebie w tym tygodniu. Tak myślę, bo słuchajcie, to może być mąż, to może być kochanek. I zależy, jak go widzicie w tym momencie, tego mężczyznę. Możesz to być Ty. Jeżeli jesteś mężczyzną, który słucha właśnie tego kanału i jest bliźniakiem. W każdym razie
dużą rolę właśnie odnosisz jako mężczyzna. U kobiet jak ten mężczyzna w ich życiu. To może być ktoś starszy od ciebie 4-7 lat. Jeżeli to kochanek. Mąż, no to taki ktoś, kto po prostu może na niego liczyć, z którym dobrze jest przebywać, a może wrócił z zagranicy, tak mi właśnie przyszło do głowy. I odciąża cię od jakichś problemów. Pamiętajcie, że tutaj bardzo wiele historii może się przewinąć, a zaledwie jakieś małe wydarzenie może dotyczyć ciebie albo wcale, ponieważ to są czytania ogólne. No dobrze. Wpływy niekorzystne, bliźniaku. Tu jest takie niezdecydowanie. Wpływy niekorzystne. Chcesz gdzieś wyjechać, może z kimś pojechać w tajemnicy. Tutaj widzę tajemnicę w tym księżycu. Więc to jest takie, nie wiem co zrobić. Czy iść w tą relację, czy nie. Taka obawa, czy jest sens to robić, spotykać się, jeździć razem na wycieczki, nie wiem, miło spędzać czas. Myślę, że to w jakimś, że, o tak powiem, jeżeli będziesz tak niezdecydowany, czy niezdecydowana, myślę, że to się wszystko spowolni. I to nie jest dobre. To nie jest dobre, jeżeli ci zależy na kimś, to myślę, że powinieneś, czy powinnaś pójść za ciosem. No cóż dalej. Dalej zobaczymy, co, o co tutaj chodzi. Raz, dwa. Ostrzeżenie. O co chodzi tutaj w ostrzeżeniu? Ostrzeżenie. Ha. Tutaj jakaś kobieta. Myślę, że tutaj jest kłótnia między nie wiem kim, w każdym razie może o dziecko, to raz. Nie wiesz co zrobić, albo nie możesz jakby nie będziesz umiała, czy nie będziesz umiał pogodzić różnych sytuacji ze sobą. Widzę z jednej strony, że jesteś obgadywana, szkalowana. A z drugiej strony nie chcesz się tym przejmować. Nie chcesz jakby brać sobie czegoś do głowy. Zobacz, dlaczego tutaj jest właśnie królowa kielichów. No ewidentnie tutaj widzę, że pokażę wam. Widać? Widać. Zobaczcie, tu jest królowa mieczy, królowa kielichów i ta dwójka buław. Tu z kolei jest karta, gdzie pokazuje jakieś, tak jakby te dwie kobiety się ze sobą kłóciły, być może o dziecko. Mam takie wrażenie, że o dziecko, o dzieci, coś takiego. Ktoś tutaj dołki pod kimś kopie, szkaluje, obgaduje, więc to jest takie ostrzeżenie. To jest właśnie ostrzeżenie, że taka sytuacja przyjdzie w tym tygodniu. Albo od momentu, kiedy obejrzysz ten film.
No dobra, jaka jest niespodzianka? Niespodzianka, świat stoi przed tobą otworem. Powiem, że skończą się te niesnacki w rodzinie, między przyjaciółmi. Nie wiem, gdzie ty i o co tutaj chodzi. I w każdym razie świat powoduje, że kończy się jakiś cykl w twoim życiu i zaczyna coś nowego. Odcinasz coś grubą krechą. Cieszysz się życiem. Tutaj widzę, że możesz być tą cesarzową, która ma stabilną sytuację finansową, która wie, czego pragnie i idzie za ciosem. I co tutaj jeszcze będzie? I kombinuje. I kombinuje. W siódemce mieczy to jest kombinowanie. I właśnie masz tak postępować. To jest najlepsze. To jest najlepsze. Ale zobaczymy teraz, co jest w miłości. Co będzie się działo w miłości i w pracy. W tym tygodniu w miłości i w pracy. U bliźniąt od 5 do 11 września 2022. Co tu się u was będzie działo, moi kochani? Co tu się będzie u was działo? W miłości i w pracy. Chociaż energię to można by sobie nawet odwrócić. Ale dobra, jeżeli chodzi o miłość, tu jest praca nad związkiem. Albo ktoś może poznać tą swoją drugą połowę w pracy. Też tak może być w tym tygodniu. No, ale o co tu? Równowaga między dawaniem i braniem. Czyli takie dogadywanie się, uzupełnianie się. Znacie swoje potrzeby. Proszę. I także tutaj jest, no, jakiś wybór. Musi dojść do jakiegoś wyboru. O co tutaj chodzi? To ty sam możesz do tego dojść. Ja mam wrażenie, że to będzie raczej na pracę ta energia. No słuchajcie, no denary mi wyszły. W miłości denary. A tutaj zobaczymy, o co tutaj chodzi. I zaraz sobie, wiecie co? To chyba będzie na odwrót. Tarot sobie jakoś inaczej to poukładał. Ty tak naprawdę będziesz wiedział, czy będziesz wiedziała, która energia bardziej do ciebie pasuje. A dlaczego tak mówię? Ponieważ tutaj myślałam, że będzie miłość przedstawiona, a tu jest przedstawiona praca. Więc jeżeli chodzi o pracę, to są same denary, słuchajcie. Więc skłoniłabym się jednak, że tutaj chodzi ewidentnie o to, co będzie się działo w tej sferze. Czyli co? Wiele propozycji pracy. Nie będziesz wiedział, w co ręce włożyć. Jeżeli szukasz pracy, możesz znaleźć ją w tym tygodniu. No, niespodziewana kasa. Niespodziewana kasa w tym tygodniu przyjdzie do ciebie, bliźniaku. Poczujesz się szczęśliwy, spełniony czy spełniona, także no fajnie. A tutaj zobaczcie, jeśli chodzi o miłość, pójście w coś nowego, odejście od starych stereotypów, starego myślenia, może z osamotnienia, może odchodzisz od związku, który już nie służy i właściwie idziesz, będziesz się chciał przeprowadzić, to na razie są myśli w głowie. To jest dopiero to, na co właściwie chciałbyś je zrobić w przyszłości, w tym tygodniu, jakbyś myślał o tym. No, dwójka była, w którą drogą, co wybrać, jaką drogę, zobaczcie, dwójka kielichów. Tu chodzi o relacje, czyli myślisz o tej swojej drugiej połowie, chcesz wszystko pogodzić, swoje życie z tą osobą
I ten diabeł, tutaj jest uzależnienie, tutaj jest dużo seksu i no, na razie widzę tylko seks, chociaż myślę, że chodzi też o bratnią duszę. Wy się na każdym poziomie dogadujecie. I właściwie zaczynacie kombinować, jak się połączyć, żeby nie trzeba było wybierać. No dobra. A teraz zobaczymy, jaka jest rada od Tarota dla ciebie, bliźniaku. Rada. Ale tym razem zrobimy radę tylko od aniołków. Więc możesz sobie pomyśleć jakieś życzenie. I anioły odpowiedzą na twoje pytanie. Już coś mi tu wyskoczyło. W niedalekiej przyszłości. W niedalekiej przyszłości, bliźniaku. Co się wydarzy w niedalekiej przyszłości dla ciebie? To, o co pytasz, wydarzy się już wkrótce. Nie jesteś więc skazany na długie oczekiwanie. Zachowaj optymizm i kontynuuj podążanie swoją obecną ścieżką. Bądź jednocześnie otwarty na otrzymywanie. No mówię, to jest po prostu równowaga między dawaniem i braniem w pracy. Może... ja mam troszeczkę dylemat... z tą pracą i miłością. U jednego może wyjść tak, u drugiego tak, więc słuchajcie, obracajcie sobie tę energię, obserwujcie sobie to czytanie w ciągu tego tygodnia i właściwie no, fajnie by było, jakbyście dali mi znać, czy to czytanie dla was pasuje na miłość czy pracę, albo to. Bardzo ciekawie się ułożyło. Dobrze, kochani, ja wam już bardzo dziękuję za uwagę. Życzę szczęścia, miłości, przyjaźni, wszystkiego, czego pragniecie. I do następnego razu. Trzymajcie się, pa, bliźniaki. Teraz bardzo proszę o uwagę osoby spod znaku wagi. Wagi. Co uwag? Ale sobie tutaj pozbieram te karty. Pozbieram sobie tutaj te wszystkie karty. Zobaczymy, co będzie się działo w waszym życiu. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i nie będą z każdym rezonowały. Wagi. Oczywiście czasówka będzie... Także spokojnie, ja sobie może do siebie mówię, nikt tego nie słucha. No dobra, co będzie się działo osób spod znaku wagi od 5 do 11 września 2022? Co będzie się działo u osób spod znaku wagi? Wagi, moje drogie wagi, co u was? Ogólna energia dla wagi to królowa kielichów, wpływy korzystne, no proszę, słoneczko, wpływy niekorzystne. Ostrzeżenia i niespodzianki. No dobra, wszystko widzicie, widzicie. Wagi, moje drogie, już widzicie na pewno mniej więcej, co tutaj wyszło dla was. No, ale do rzeczy. Jaka energia ogólna? Macie tutaj królową kielichów. To jest takie obserwowanie tego, co się będzie działo wokół was w tym czasie. Może będziesz pomagać innym, bo właśnie królowa kielichów to jest ktoś taki, kto pomaga. Kto jest bezinteresowny.
To jest ta właśnie taka energia, gdzie będziesz kierować się bardziej intuicją. Zobaczymy, o co tutaj konkretnie chodzi. Królowa, miecz. I co? Ano, proszę. Ja mam wrażenie, że tutaj dwie panie są, mają jakieś wspólne plany i będą coś chciały zrealizować nowego. Lub jest może mężczyzna, który po prostu chce, ma jakieś dwie kobiety do wyboru i nie wie, którą wybrać. No dobrze. To jest taka ogólna energia. A co dalej? Wpływy korzystne. Mamy tutaj słońce, czyli spełnienie. Tutaj jesteś w tym tygodniu, czuć twoją siłę, pewność siebie, właściwie twoje postanowienia właściwie mają szansę się zrealizować. Dobra, zobaczymy, o co chodzi tutaj. No dobra, małżeństwo, król denarów i cesarzowa. No i co tutaj z wami? Jakieś niezdecydowanie. Macie jakieś plany do zrealizowania i może ich jest tak wiele, że nie wiecie, w co ręce włożyć. Z kolei jesteś mężczyzną, który chce zabrać tą kobietę gdzieś i nie jest zdecydowany gdzie, jak spędzić z nią czas w tym tygodniu. Jeżeli jesteś tą tą cesarzową, możesz, jakieś wiadomości do ciebie przyjdą, nie będziesz wiedziała, co zrobić z tym fantem. Myślę, że każda sytuacja będzie to coś fajnego, jakąś odskocznią od szarej rzeczywistości. No dobrze, wpływy niekorzystne. Mamy tutaj ósemkę różdżek, czyli taki komunikacja. Komunikacja w dwie strony. Szybko się będzie coś działo. Zobaczymy, o co tutaj będzie chodziło. I to nie jest korzystne. A dlaczego? Ponieważ, jakby to ująć, widzę tutaj kogoś, kto tęskni za kimś, jest uzależniony od tej osoby i właściwie wciąż to jest takie uzależnienie jakby od tych rozmów. Tak to widzę, to nie jest dobre. Myślę, że powinieneś, czy powinnaś się zwolnić w jakiś, tak jakoś równowagę w sobie jakąś zrównoważyć swoje wnętrze. O. Tutaj są czarne myśli, jakieś coś sobie wmawiasz, wyobrażasz, może masz kogoś za granicą, może nie ma tej osoby przy tobie i nie wystarcza ci to, że z nią rozmawiasz. Ostrzeżenie, zobacz, tutaj jest trójka mieczy, dobrze. Więc co, ktoś jest tutaj bardzo, ty możesz cierpieć przez tą sytuację. To jest takie właśnie uzależnienie od kogoś. Nie jest dobrze. Ktoś tu ma władzę nad kimś, nie ma równowagi, więc widzę zmartwienia, może zdradę. Oczekiwanie na efekt. Pójście w coś nowego. Ostrzeżenie. Możesz się dowiedzieć o czymś, że ktoś bez ciebie może realizować swoje plany, zupełnie nie biorąc ciebie pod uwagę. I nie wiem, czy to chodzi o zdradę, gdzie po prostu dowiesz się, że ta osoba ma już kogoś innego i niepotrzebnie tutaj czekasz.
ktoś tutaj odchodzi od tej relacji, a jaka jest niespodzianka dla ciebie, wago, dwójka kielichów? Znajdziesz kogoś sobie w tym tygodniu, bratnią duszę, a może chodzi też o to, że się pogodzicie, więc nie wiem, o jaką sytuację pytasz, co się może wydarzyć. A tutaj sobie jeszcze dopowiemy. Zobaczcie, tutaj chodzi o tą równowagę. I również dwójka kielichów przyszła. Dwójka kielichów, nowy początek. Czyli co? Ty już wiesz, że nie ma sensu. Nie ma sensu jakby rozpaczać. Przyjdzie ktoś nowy w twoje życie. Zupełnie nieznany. Czy nieznana, i tutaj zaczną się te pierwsze spotkania, zaczniecie się dogadywać, będziecie razem wyjeżdżać. Tutaj widzę nowe sytuacje, na pewno nie od razu miłość, że tak powiem, tylko fajne spędzenie czasu. Miło spędzony czas. Dobra, teraz zobaczymy, co w miłości. Co w miłości u osób spod znaku wagi. W miłości. Dobra, wyskoczyła mi ta karta. W miłości i zobaczymy, co w pracy. Ups, no i mi uciekła. Fajnie, teraz będziecie mieć odgłosy fajne. Oj tam. Ile ja się gimnastykuję za tymi kartami, a to jest praca. Wybaczcie mi to wszystko, naprawdę. Ojejku. No w każdym razie sytuacja wygląda tak następująco, że w miłości mamy tutaj tego maga. Mag to jest ktoś, no nie wiem, możesz to być ty lub osoba w twoim otoczeniu. To jest kreowanie sytuacji, na jakiej ci zależy. Jeżeli jesteś mężczyzną, to ty chodzisz, biegasz koło kobiety. Robisz wszystko, by osiągnąć swój cel. Jeżeli jesteś kobietą, to masz takiego kogoś w swoim otoczeniu. Tylko słuchajcie, to jest, no nie chcę nikogo tak, wiecie, ale wiecie, że mag to jest taki facet, który wie, co powiedzieć, jak się zachować i jak już osiągnie to, co chce, to po prostu potrafi zniknąć. I to nie jest fajne, ale zobaczymy tutaj, o co tutaj chodzi konkretnie. No tak, już tutaj ktoś o nim myśli. Mam wrażenie, że ta osoba gdzieś sobie wyjechała, bo mamy tutaj świat, więc to jest tęsknota, wyobrażenie sobie nie wiadomo co. No tak. Lub pojedziesz gdzieś na wycieczkę i tutaj widzę no rycerza buław, który ma zresztą podobną energię jak do maga, czyli lubi przygody, lubi jak się coś dzieje, a ty właśnie, nie wiem, w której ty się energii czujesz, w każdym razie ktoś tutaj nie śpi po nocy. Przez jakąś sytuację. Wyobrażę sobie, jakieś coś niedobrego sobie kreuje, a może ma podstawy do tego, żeby tak myśleć. Nie wiem, może mnie on zdradza, a może coś tam, no nie wiem. W każdym razie to by w zasadzie pokrywało się z tą trójką mieczy, która wyszła w ostrzeżeniu. Musicie to sobie jakoś do siebie
porównać, sprawdzić, zobaczyć, jak ten tydzień przebiegnie. No dobrze, a teraz co w pracy? W pracy. Ja tutaj widzę, że ktoś myśli o czymś innym, o innym zajęciu niż do tej pory wykonuje. Możesz to być ty lub ktoś w twoim otoczeniu, chociaż to wiadomo, że to raczej o ciebie będzie chodziło. Myślisz, żeby wyjechać za pracą gdzieś indziej. I co? Myślę, że znajdziesz tą pracę w tym tygodniu. Tu jest równowaga między dawaniem i braniem. Wykorzystasz szansę, jakie ci los przyniesie. No, musisz mieć oczy dookoła głowy. W każdym razie, no, chcesz naprawdę zmiany. To, co masz do tej pory, to ci nie odpowiada. I co jeszcze? Może przyjdzie jakaś kasa do ciebie, nieoczekiwana również. Także, no, patrzcie pod nogi, grajcie w jakieś gry liczbowe. Życie może przynieść wielkie niespodzianki u ciebie, Wago. I teraz zobaczymy, co mają aniołki dla was do powiedzenia. Aniołki do powiedzenia, co mają dla Wagi od 5 do 11 września 2022. No. Idealny moment. No proszę, idealny moment na te zmiany, mam wrażenie. Idealny moment. Idealny moment. Ja sobie zaraz znajdę i was poinformuję, co tutaj mają aniołki do powiedzenia. To jest doskonała chwila na działanie w związku z sytuacją, o którą pytałeś. Idź naprzód z pewnością siebie. Niczego nie odwołuj ani nie odwlekaj w czasie, ponieważ energetycznie drzwi są dla ciebie teraz w pełni otwarte. Panują właśnie dla ciebie odpowiednie warunki. Nawet jeśli jesteś przekonany, że nie jesteś jeszcze gotów, możesz działać ze świadomością, że właśnie jesteś. Czyli co? Może nowa praca, rzeczywiście. Nowy związek. Również może tak się zdarzyć. Słuchajcie, ja wam życzę wszystkiego dobrego, szczęścia, spełnienia marzeń. I czego tylko chcecie. Trzymajcie się, Wagi. Do następnego razu. Pa. Teraz bardzo proszę osoby spod znaku wodnika o uwagę. Chociaż i cierpliwość, bo muszę przecież te karty wszystkie pozbierać. Także momencik. Już za momencik, już za chwileczkę. Dobra. No chcę zawsze wam przekazać jak najwięcej informacji. Dobrze, mam nadzieję, że to się udaje. Ale dobrze, teraz... Bardzo proszę o uwagę, osoby spod znaku wodnika. Zobaczymy, co u was się będzie działo od 5 do 11 września 2022. Co będzie się działo u wodników? Co będzie się działo osób spod znaku wodnika? Działo u osób spod znaku wodnika. No dobra. Ogólna energia tego tygodnia to u was
Wodnik jest niezdecydowany. Totalnie jest niezdecydowany. Nie wie, co ma robić. Ma tyle szans do wykorzystania. Może za dużo ich jest. Wpływy korzystne. Wpływy niekorzystne. Ostrzeżenia i niespodzianki. No dobrze. Ogólna energia u wagi, Boże, nie wagi, tylko wodnika. Zobaczymy, dlaczego siódemka kielichów tutaj wyszła. O co chodzi z tym zdecydowaniem? Nie wiesz, co masz robić. Ten tydzień będzie właśnie taki. Wiele możliwości, a tobie jakoś tak wszystko nie będzie po drodze. Takie rozmyślanie widzę. Tak jak u tego mężczyzny. No dobra. O co tu chodzi u wodnika? Burza mózgu. No, powiedziałabym tak, że tak, oczekiwanie na coś, na rezultat swoich działań. Chodzi tutaj, u jednych chodzi o to, czy być w związku z mężczyzną, którym jestem. U kogoś innego, czy oświadczyć się tej kobiecie? Ktoś jeszcze, no, czy przyjąć oświadczyny? Takie ciągle znaki zapytania. Czekanie na coś. Nie wiem, aż intuicja ci podpowie, co zrobić. U kogoś jeszcze innego, czy iść na te wykłady, czy na tamte. Czy przyjmą mnie tu, czy tu. I ten właśnie ten tydzień taki jest. No dobra. Korzystne wpływy. No, czwórka mieczy. To jest ten tydzień, będziesz odpoczywać, rozmyślać. Może jeżeli jesteś przeziębiony, chory, no nie mam pojęcia. Tutaj też taka sytuacja się klaruje. Więc u każdego zupełnie co innego może znaczyć. Chociaż ja mam wrażenie, że ty jesteś w energii, gdzie będziesz rozmyślać w tym tygodniu. No, sąd ostateczny to jest takie przebudź się, zacznij wreszcie działać. No i mamy Wisielca. To jest czas nie na działanie, to jest czas na przemyślenia. Na temat rodziny. Myślę, że ten tydzień właśnie po to jest. O ile się orientuję, to chyba cały wrzesień. No, w każdym razie, w wodniku, mój drogi, to nic, że nic się u ciebie nie dzieje, to nic, że nie wiesz, co ze sobą zrobić. Tak ma być. Po prostu tak ma być. No, tarot na wszelkie sposoby, i tygodniówka, i miesięczny, no. Przynosi podobne energie. Więc to jest takie obmyślanie, czy pójść na tą imprezę, czy założyć tą rodzinę. No, to, co wymyślisz w tym tygodniu, bo to jest tygodniówka, słuchajcie, nie miesięczny, to będzie miało wpływ na twoje życie. Na razie to jest stop. Musisz zorientować się w sytuacji, w jakiej jesteś, obejrzeć ją z każdej strony. Masz na to czas właśnie. Co jest niekorzystnego u ciebie? No, martwisz się pracą. Jesteś jakby w energii piątki kielichów, gdzie tutaj topisz smutki w kieliszku. Tęsknota za czymś, za pracą?
Za tym, żeby się coś działo, nie wiem. Chcesz czegoś nowego? Bo tutaj się nudzisz. Jeszcze. Zwycięska karta. Wpływy niekorzystne. No. To nie jest czas na to, żeby może ktoś twoim kosztem, nie wiem, się wzbogaca, może realizuje swoje pragnienia, swoje, nie wiem, cele, a ty się w tym wcale dobrze nie czujesz. No, tak tutaj to widzę. No dobra, a ostrzeżenie. Nie bujaj w obłokach. Ostrzeżenie. Ostrzeżenie. Tutaj mamy cesarza. Cesarz to jest energia, no, jako ostrzeżenie. Ktoś, kto lubi rządzić, ktoś, kto nie lubi. Jak ktoś podważa jego zdanie. Ostrzeżenie przed takim mężczyzną masz tutaj w wodniku. Myślę, że nie powinieneś się spieszyć, bagatelizować czegoś, jakiejś sytuacji z tym mężczyzną związanym, bo pozornie może się wydawać, że to jest ktoś, kto spełni twoje marzenia, a zupełnie tak nie będzie. Myślę, że nie powinieneś się spieszyć z jakąś decyzją, może nie wyjeżdżać z tym mężczyzną gdzieś w tym tygodniu. A co cię zaskoczy? Rycerz mieczy. No, relacje przez internet. Coś tutaj kombinujesz przez internet, nie będziesz słuchać nikogo. I znowu mamy siódemkę kielichów, czyli wiele możliwości tutaj może przyjść do ciebie. Coś ci tutaj będzie przychodziło do głowy, intuicja zacznie działać. No dobra. I co? Odpuścisz jakieś sytuacje, które nie służą. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie to jest odejście, odpuszczenie czegoś, co zranienia przez kogoś. No dobrze. W wodniku, mój drogi, a co w miłości u ciebie od 5 do 11 września 2022? W miłości u wodnika. I w pracy. Zobaczymy, co w pracy wodnika od 5 do 11 września 2022. O, no proszę. W miłości mamy tutaj rycerza buław. W miłości tutaj będzie się działo. Jednak. Tu są imprezy, tutaj są spotkania z innymi ludźmi, tutaj złapanie kilka srok za ogon, jeżeli jesteś mężczyzną, nie wiem. W każdym razie to jest energia w zasadzie, no, niefajna pod takim kątem, że to jest ktoś, kto lubi się zabawić kosztem twoim lub ty jesteś w tej energii. Więc sobie energię proszę odwracać. Co z tą miłością u wodnika? Aha, królowa buław. Imprezka. No dobra, tutaj już widzimy trójkącik. I jakieś... Ktoś przychodzi tutaj z propozycją. Może imprezy i tak dalej, zabawa. No tutaj nie jest sytuacja jakby wyjaśniona. W każdym razie tutaj może coś się takiego wydarzyć, że no, ktoś cię może zaprosić gdzieś.
i na jakieś spotkanie. A właściwie od ciebie będzie zależało, jak się to spotkanie skończy. Czyli to może być nowa relacja. I możesz nie wiedzieć, co zrobić, czy zostać w tej starej relacji, gdzie to już jest blisko ślub i blisko bliskie zamieszkanie z sobą, ułożenie razem życia, czy pójść za czymś nowym. I tutaj właśnie to jest ten pies pogrzebany w tej głównej energii. Jeżeli chodzi o pracę i zwycięstwo, zwycięstwo, czyli jeżeli szukasz pracy, możesz ją odnaleźć. Tak. No ale tutaj mamy znowu piątkę buław. Praca. No. Słuchajcie, ja widzę taką energię, że jesteś przyjęty do pracy i do takiej, na jakiej ci zależy, ale momentalnie tutaj są nowe znajomości, rywalizacja niekoniecznie musi być zdrowa rywalizacja, więc możesz ją wygrać albo dowiesz się, że zostałeś. Czy zostałaś przyjęta do jakiejś pracy, nie wiem, na jakiej ci zależało i wygrałeś tą, czy wygrałaś tą rywalizację i będziesz mogła, czy mógł zająć się tym, co kochasz, lubisz i poświęcić się temu właśnie zajęciu. Także tu są nowe przyjaźnie. To jest takie uzupełnianie się. Dla kogoś jeszcze innego może cię otworzyć się wspólnie spółkę. Jedni. I tutaj ciężko myśleć nad tym, jak zrealizować ten plan. Dla kogoś innego to jest, jesteś już w spółce, ale gdzieś tu się kłócicie o coś i tutaj może doszło do porozumienia. Może zaczęliście razem działać, współpracować, więc naprawdę to jest mnóstwo, mnóstwo historii i nie mam pojęcia, która do ciebie pasuje. Może żadna? Kto to wie? Ja tego nie wiem. Dobra, zobaczymy, co aniołki mają do powiedzenia dla osób spod znaku wodnika na tydzień od 5 do 11 września 2022. Zadajcie sobie jakieś pytanie i jedziemy. Zdobądź więcej informacji. Zdobądź więcej informacji. Zdobądź więcej informacji. Zobaczymy, o co tu chodzi. Sytuacja, o którą pytasz, wymaga od ciebie zdobycia większej ilości informacji. Tylko dzięki nim będziesz w stanie podjąć mądrą decyzję. Możesz zasięgnąć rady od uczonych posiadających specjalizację z budzącej twoje wątpliwości tematyki. Jeśli w twojej rodzinie bądź gronie przyjaciół jest ktoś, kto się specjalizuje w tym temacie, możesz poprosić tę osobę o uwagi. Być może będziesz musiał dokonać nieco analitycznych poszukiwań w celu zdobycia potrzebnych ci danych. Może to polegać na czytaniu książek, zapisaniu się na odpowiednie zajęcia lub odnajdywaniu informacji w internecie. No proszę. Także taka rada przychodzi od aniołków dla ciebie, wodniku. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. No ja nic nie mogę więcej zrobić, jak to, co, no właściwie, no masz jakiś dylemat, no masz jakiś dylemat na 1000% i nie wiesz, co zrobić w sytuacji, w jakiej się znajdujesz, a decyzja naprawdę należy tylko i wyłącznie do ciebie. Trzymajcie się, kochani. Mam nadzieję, że
Wasze plany naprawdę się będą realizowały, będziecie się czuć szczęśliwi i do następnego razu. Trzymajcie się, pa!